Dobry wieczór, Hanna Honisz, rozmowa dnia. Profilaktyka i leczenie nowotworów piersi to temat dzisiejszej rozmowy, a moim gościem jest pani profesor Barbara Radecka z Opolskiego Centrum Onkologii. Witam panią bardzo serdecznie. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. Ile osób rokrocznie właśnie słyszy taką diagnozę, ma pani, ma pan raka piersi? W skali kraju to ponad 20 tysięcy nowych zachorowań. W tej chwili szacujemy około 22-23 tysiące. W skali Opolszczyzny to kilkaset, 300 do 400 osób. Zarówno w skali kraju, jak i w skali naszego województwa z roku na rok tych zachorowań przybywa. Z pewnością najwięcej kobiet słyszy taką diagnozę, ale również mężczyźni. Statystycznie kobiety słyszą 100 razy częściej, bo też 100 razy częściej rozpoznajemy tę chorobę u kobiet. Uważamy, że płeć jest w ogóle podstawowym czynnikiem ryzyka zachorowania na ten nowotwór. Ale nie należy zapominać, że również sporadycznie raka piersi rozpoznajemy u panów i co roku kilku panów na raka piersi także w Opolskim Centrum Onkologii leczymy. Ile lat miała najmłodsza pacjentka lub pacjent, która usłyszała taką diagnozę? Panowie zwykle chorują w starszym wieku. Bardzo rzadko są zachorowania w szóstej dekadzie życia, zwykle później. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, to najmłodsza, którą ja pamiętam w swoim życiu zawodowym, miała 23 lata. Ale też warto podkreślić, że te zachorowania u młodych kobiet w trzeciej czy w czwartej dekadzie życia, one też są coraz częstsze. Nadal stanowią niewielki odsetek, ale widzimy, że z roku na rok także tych zachorowań u młodych kobiet przybywa. Jakie są szanse wyleczenia? Wiadomo, im szybciej zgłosi się pacjent, tym większe szanse, ale ile osób tak naprawdę zostaje skutecznie wyleczonych? Posługujemy się w onkologii takim dosyć uniwersalnym wskaźnikiem przeżyć pięcioletnich. A więc oceniając różne sposoby postępowania, liczymy jaki odsetek osób leczonych żyje po 5 latach. I to jest wskaźnik uniwersalny stosowany na całym świecie w odniesieniu do wielu nowotworów. Ale ja chciałabym inaczej pokazać znaczenie rokownicze wczesnego rozpoznania. Otóż u chorych, u których raka piersi rozpoznajemy we wczesnym stadium, czyli w stopniu pierwszym lub drugim, po 5 latach żyje niemal 90%, a w pierwszym stopniu ponad 90%. I uważamy te osoby za wyleczone. Jeżeli rozpoznajemy chorobę w stadium czwartym, bo to jest skala czterostopniowa, czyli w stadium przerzutów do narządów odległych, to po 5 latach te odsetki wynoszą około 20%. A więc ta różnica między przeżyciami osób, u których rozpoznamy raka wcześnie i późno, to jest kilkadziesiąt punktów procentowych. To jest przepaść. I to mam nadzieję, że również laikom uświadamia znaczenie wczesnego rozpoznania. Wcześnie wykryty rak jest chorobą uleczalną i wiele naszych chorych, leczonych w przeszłości, nadal po kilkunastu latach ma z nami kontakt, one dożywają takiego czasu, jaki przeciętnie żyją kobiety, które nigdy na raka nie zachorowały. Jak zatem zminimalizować ryzyko zachorowania oraz jakie badania wykonywać regularnie? W odniesieniu do tak zwanej profilaktyki pierwotnej raka piersi, czyli takich działań, które zmniejszają ryzyko zachorowania, trudno zdefiniować jedno proste zalecenie. Wiemy, że na pewno szereg zachowań prozdrowotnych, a więc niepalenie, unikanie alkoholu, aktywność fizyczna, umiarkowana, ale regularna, zachowanie należnej masy ciała, to są te rzeczy, które zmniejszają ryzyko zachorowania. Natomiast w odniesieniu do profilaktyki wtórnej, czyli takich działań, które pozwalają nam rozpoznać chorobę wcześnie, to w zakresie raka piersi mamy dobre narzędzia w postaci badań profilaktycznych, mammograficznych, czyli takich badań radiologicznych piersi, które pozwalają wykryć bardzo wczesne zmiany, także nawet niemożliwe do wykrycia ręką podczas badania. Jak długo trzeba czekać na takie badania? Czy kolejki są długie? Nie, kolejki nie są długie. Proszę też, chciałabym też podkreślić, że mamy finansowany w skali całego kraju program badań przesiewowych dedykowany dla kobiet pomiędzy 45 a 74 rokiem życia. I ten program został rozszerzony o 5-latkę dla kobiet młodszych i 5-latkę dla kobiet starszych w ostatnich miesiącach. W związku z tym oczywiście pojawiło się więcej pań również na badaniach profilaktycznych, no bo kohorta kobiet, dla których te badania
planujemy, się zwiększyła, ale naprawdę nie trzeba czekać. W tej chwili dysponujemy drugim nowoczesnym mammografem w Opolskim Centrum Onkologii. Badania wykonywane są na bieżąco. Ja naprawdę bardzo zachęcam wszystkie panie do korzystania z tych badań i no, do przychodzenia po prostu. Tak jak umawiamy się do dentysty, do fryzjera, do kosmetyczki, to wybierzmy się we 2 czy 3 na mammografię. Jakie są metody leczenia nowotworu i czy zawsze, kiedy usłyszymy diagnozę nowotwór piersi, musi to oznaczać amputację? Och nie, absolutnie. Chcę całkowicie temu zaprzeczyć. Owszem, amputacja jest uznaną metodą postępowania chirurgicznego. W przypadku dużych zmian jest postępowaniem z wyboru, ale w przypadku wczesnych zmian trend jest taki, aby jak najwięcej kobiet operować z zaoszczędzeniem gruczołu piersiowego. Owszem, są bardzo wybrane sytuacje kliniczne, na przykład u kobiet, które są nosicielkami mutacji BRCA1 czy 2, u kobiet po wcześniejszym leczeniu w obszarze piersi, kiedy sięgamy po amputację, ale to nie jest pierwsza myśl. Każdy chirurg stara się zachować pierś, jeśli tylko rak rozpoznany jest wcześnie i jeśli tylko można zoperować z zachowaniem dobrego efektu kosmetycznego. I chcę podkreślić, że na umiejętności moich kolegów naprawdę patrzę na to z podziwem, jak znakomite efekty kosmetyczne potrafią osiągnąć wtedy, kiedy rzeczywiście rozpoznajemy chorobę na etapie małego 1-2 czasami 3-centymetrowego guza. Oprócz zabiegów chirurgicznych, w jaki sposób jeszcze leczy się nowotwór? Napromieniamy nowocześnie, z bardzo dobrym zaplanowaniem tego obszaru, który ma być napromieniony, i z ochroną tkanek zdrowych. Taka nowoczesna radioterapia to naprawdę jest bardzo wysokiego poziomu medycyna. I takie leczenie również prowadzimy w Opolskim Centrum Onkologii. U chorych z wczesnym rakiem, jeśli jest to leczenie, które oszczędza gruczoł piersiowy, czyli wycięcie guzka, pozostała część piersi powinna być napromieniona. W bardzo wybranych sytuacjach się od tego odstępuje. Standardem jest zoperowanie i radioterapia. Oprócz tego mamy bardzo dużo nowoczesnych leków z tak zwanego leczenia systemowego. Już nie mówimy tylko o klasycznej chemioterapii, już mówimy nie tylko o hormonoterapii, ale stosujemy terapię anty-HER2, stosujemy immunoterapię, stosujemy nowoczesne leki molekularnie ukierunkowane. W tej chwili w Polsce dostęp do nowoczesnego leczenia w obszarze raka piersi jest naprawdę bardzo dobry. W zasadzie to są... No to jest kilkanaście leków, które są refundowane i zależnie od podtypu raka piersi, bo to nie jest jednorodna choroba w świetle współczesnego rozumienia raka piersi, zależnie od podtypu ordynujemy to leczenie. Chcę podkreślić, że mamy dostęp do tych leków, to są leki refundowane. Wszystkie leki w tak zwanym programie lekowym leczenia chorych na raka piersi są w Opolskim Centrum Onkologii dostępne. Opolski Centrum Onkologii ma również szczepek onkologiczny. Co to takiego i kiedy się go stosuje? Tak, to jest takie urządzenie, które pozwala schłodzić skórę głowy podczas podawania chemioterapii po to, aby zapobiec wypadaniu włosów, które z tą chemioterapią jest związane. Chemioterapia niszczy komórki dzielące się, między innymi są to komórki mieszków włosowych, i wraz z tym następuje w odniesieniu do leczenia wieloma lekami utrata włosów. Jeśli schłodzimy głowę, to zmniejszamy przepływ krwi w tej okolicy mieszków włosowych, w związku z tym zmniejszamy ryzyko całkowitej epilacji. Cały czas czepek jest używany. Zresztą pozyskaliśmy go dzięki funduszom z budżetu obywatelskiego kilka lat temu i stale dziękujemy naszym chorym, ich bliskim i znajomym, którzy zagłosowali na nasz projekt. I rzeczywiście, mogę powiedzieć, na okrągło, od rana do wieczora siedzą panie pod czepkiem. W jaki sposób wygląda ta procedura leczenia? Opolanie mogą przecież wybierać sąsiednie województwa, czy to właśnie w województwie śląskim, czy dolnośląskim. Mogą tam się leczyć, mogą leczyć się tutaj w Opolu. Jakie są właśnie te procedury od diagnozy do leczenia? Każdy chory może wybrać miejsce leczenia. Może leczyć się, biorąc pod uwagę nasze lokalne warunki, we Wrocławiu czy w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. W każdym z tych miejsc są duże centra onkologiczne. Pacjent może również leczyć się w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim i tak dalej. Ale warto pamiętać, że leczenie onkologiczne jest leczeniem trudnym, często przewlekłym, trwającym miesiące, a nawet lata. W każdej takiej sytuacji to leczenie najbliżej domu
jest w gruncie rzeczy dla pacjenta najkorzystniejsze. Wielokrotnie leczeniu towarzyszą działania niepożądane i leczenie na odległość, tak, czy jechanie z powodu gorączki pociągiem do Warszawy na kontrolę do prowadzącego onkologa, no jest naprawdę bardzo trudne. Dlatego zawsze, jeśli otrzymuję pytanie, gdzie się leczyć, to mówię, gdzie chcecie, byle najbliżej domu. Oczywiście mamy świadomość, że kilka procent chorych wymaga specjalistycznych procedur, które nie są u nas realizowane. I my wtedy kierujemy tych chorych na konsultacje do innych ośrodków. Natomiast ponad 90% to jest standardowe leczenie, które chorzy z naszego województwa mogą otrzymać u nas. Czy można rozpocząć leczenie na przykład w Gliwicach, a kontynuować w Opolu? Tak, zawsze można przenieść się podczas leczenia z ośrodka do ośrodka. To jest zawsze zawirowanie w tym procesie leczenia, ponieważ najlepiej pacjenta zna ten lekarz, który go prowadzi. On ma gromadzoną dokumentację w jednym miejscu. Jeżeli na jakimś etapie pacjent zmienia to miejsce leczenia, no to zawsze trzeba tą dokumentację pozyskać, przywieźć, zapoznać się z tym. To wszystko utrudnia realizację już toczącego się leczenia. Oczywiście zdarzają się takie prośby, zgłasza się do nas wielu chorych, którzy gdzieś rozpoczęli leczenie albo przenoszą miejsce zamieszkania. I wtedy, jeżeli oni przychodzą do nas, uzgadniają to z nami, planujemy termin wdrożenia leczenia u nas, tak jak kolejka tego wymaga, i to wszystko jest możliwe do zorganizowania. To tak naprawdę ile czeka się od momentu diagnozy do rozpoczęcia leczenia? Staramy się przestrzegać tych terminów, które system DILO narzuca. I w odniesieniu do leczenia radykalnego, czyli takiego leczenia prowadzonego z intencją wyleczenia, zawsze staramy się, aby do 2 tygodni to leczenie było wdrożone. Oczywiście wdrożenie leczenia to są różne procedury, tak? To jest rozpoczęcie planowania do radioterapii, to jest wykonanie badań do programu lekowego, to jest założenie portu naczyniowego do podawania chemioterapii, więc trudno uznać ten punkt rozpoczęcia leczenia jako konkretny jeden dzień, tak? Ale my staramy się, żeby te procedury były wdrożone w należnym czasie. Natomiast z różnych powodów czasem chorzy rozpoczynają to leczenie później. Czasem proces diagnostyki się przedłuża. Chory wymaga wykonania dodatkowych badań, trzeba wykonać PET, trzeba wykonać rezonans, trzeba wykonać dodatkowe barwienia preparatu tkankowego, który został pobrany, bo proste barwienie nie pozwala na przykład na ustalenie rozpoznania. Więc zdarza się, że taka diagnostyka może trwać kilka tygodni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani profesor Barbara Radecka z Opolskiego Centrum Onkologii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru.